Cześć, jestem Konrad i jestem aktorem Teatru Nowego w Łodzi. Chociaż w nazwie mamy Teatr Nowy, to istniejemy już od 70 lat. Ale nie przejmujemy się naszą metryką. Napędza nas ona do działania i jeszcze większej aktywności. Możecie u nas oglądać zarówno komedie, jak i spektakle poruszające poważne społeczne tematy. Nie zawsze jest u nas lekko, łatwo i przyjemnie, ale zawsze jest uczciwie, energetycznie i od serca. Jesteśmy instytucją z tradycją i niezwykłą historią, którą zamierzamy pielęgnować i wypełniać dalej jak najlepszymi działaniami. Na razie nie możecie zapełnić tej widowni, dlatego my planujemy pojawić się u Was w domach za pośrednictwem internetu. By jednak tego dokonać, potrzebujemy Waszej pomocy, dlatego założyliśmy zbiórkę na portalu polakpotrafi.pl, gdzie zbieramy na doładowanie. Doładowanie energii i środków, które pozwolą nam zrealizować nasze plany działalności online. Oczywiście nie pozostaniemy Wam dłużni, ponieważ za Wasze wsparcie i Wasze doładowania przewidzieliśmy różnego rodzaju nagrody. Plakaty naszych spektakli z podpisami ich autorów Sławomira Iwańskiego, Andrzeja Pongowskiego i Natalii Kabanow. Zaproszenia na próby do spektakli i najnowsze premiery również z udziałem w bankiecie. Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów naszego teatru. Warsztaty z oświetleniowcem, warsztaty z dźwiękowcem, warsztaty jak powstaje scenografia w malarni naszego teatru, warsztaty z charakteryzacji teatralnej oraz wiele, wiele innych ciekawych warsztatów prowadzonych przez pracowników naszego teatru. Zwiedzanie kulis Teatru Nowego, czyli miejsc normalnie niedostępnych dla zwykłych widzów. Programy teatralne i fotosy ze spektakli z podpisami aktorów. Indywidualne, imienne podziękowania od aktorów naszego teatru umieszczone na Facebooku i stronie internetowej teatru oraz, uwaga, lunch z dyrektorem artystycznym Teatru Nowego Maciejem Wojtyszko w teatralnym bufecie. A na co zbieramy doładowanie? Na następujące projekty. Realizację dwóch spektakli online Obietnica Poranka i Kto odkrył Amerykę? Oba w reżyserii dyrektora Macieja Wojtyszki. Udostępnienie w internecie archiwalnych spektakli Teatru Nowego w ramach teatralnego wehikułu czasu. Realizację w internecie premiery serialu teatralnego Opowieści z baru Kokos, czyli cyklu krótkich, zabawnych form teatralnych na podstawie felietonów satyrycznych Anatola Potemkowskiego. Jeszcze raz zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w akcji Zbieramy na doładowanie, a tymczasem bądźmy w kontakcie.